Na pewno Spodek jest takim miejscem dla wszystkich siatkarzy, które kojarzy się z fantastyczną atmosferą kibiców, bo mecze reprezentacji zachęcają i zapełniają kibiców po same brzegi w tej hali, więc ja myślę, że atmosfera, która się wytwarza na trybunach, niesie każdy zespół, który tam gra. No, w przypadku reprezentacji Polski dla nas było bardzo ważne i bardzo takie, myślę, że ważne miejsce z powodu tego, że jest mniej więcej w centralnej Polsce i każdy mógł dojechać na te spotkania, aczkolwiek w innych halach też się cieszyły ogromną popularnością, ale w sercu każdego siatkarza jest jakoś tak znaczące miejsce poświęcone właśnie Spodkowi, który no, tworzy coś niesamowitego. Tego nie ma w innych halach. Jest tam coś takiego, taka atmosfera, taki feeling, że tą publiczność się naprawdę bardzo czuje, a oni się bardzo fajnie bawią, więc to jest na pewno niesamowite uczucie. Oczywiście no, też fajnym miejscem było rozpoczęcie w ogóle Mistrzostw Świata na Stadionie Narodowym i to jest zupełnie inna dawka emocji, ale kończąc meczem finałowym w Katowicach, w Spodku, zdobywając tam złoty medal, myślę, że dla nas siatkarzy i dla kibiców no to było niepodważalne miejsce dla takiego sukcesu i cieszymy się, że polska reprezentacja w tamtym okresie rozegrała bardzo fajne zawody i mogliśmy cieszyć się ze złotego medalu akurat właśnie w Katowicach.